Witajcie, odcinek trzeci. Mini ładowarka, zrób to sam. Tak jak wczoraj mówiłem o tych wycięciach, do czego one służą. Także tutaj wkładamy tą obciętą jedną część. Wycinamy około 70 milimetrów, plus minus 1 milimetr tutaj tą nękę i 25 milimetrów tutaj w głąb, także ten prostokącik. Później jak tutaj zespawamy, to dobijamy i mamy zamknięte. Także jak ja to ustalam, żeby było w osi. Także przykładamy tutaj suwmiarkę. Mierzymy z każdej, tutaj z tych dwóch stron musi być równy wymiar. Tak samo tutaj. Też z każdej strony mierzymy te odległości. Tu co wystaje. Kilka milimetrów z każdej strony wystaje więcej i tutaj też mierzymy na równo, żeby to wyosiować i punktujemy w czterech miejscach tymczasowo. I teraz też ważna rzecz, jak mamy cylinderek u góry, bo tu składamy to odwrotnie jak było oryginalnie, jest tutaj u góry cylinderek. Także odpowietrznik musi być na dole. Odwracamy tą pochwę mostu. Ten otworek zaślepiamy, zaspawamy i robimy później nowy u góry tutaj. Chodzi o to, żeby zamienić. I tak w obydwu mostach robimy, żeby zamienić obroty. Bo jak tego nie zrobimy, zrobimy tak jak było oryginalnie, to 4 czy 5 biegów by było do tyłu, a jeden do przodu. Jak po tych cięciach, te wszystkie faski, te zadziory, wszystko szlifujemy. Ja tu wstępnie mam wyczyszczone szmatą. Rozpuszczalnikiem wymyć, wydmuchać dobrze, żeby żadnych opiłków w tym środku nie było. Jeszcze do wczorajszego filmu miałem w innym miejscu ten wytaczek, także i tak wygląda, że można to zrobić bez tokarki. Tu jest ta stalka twarda, włożona. To wkładamy tu, ten otwór i ten pozostałości po wierceniu później staczamy wiertarką stołową. Już jest tyle lat wyrobione. Można w tokarce, jak ktoś nie ma tokarki, można sobie takiego zrobić. To by było na tyle. Także też bardzo ważna rzecz to rdze. Jeszcze nie jest tak źle, ale nieraz są, że luźna rdza, takie płato, to wszystko trzeba zeskrobać, żeby tu wszystko równa przylgnia było. A później to z tym czyszczeniem, z zajrzeniem do łożyska, do uszczelniacza, to w kolejnych filmach będzie, ale to za kilka odcinków. Także na razie robimy most. Osiujemy. Składamy do kupy. Na razie mówię tylko w czterech miejscach tutaj punktujemy z dwóch stron. Też ważne, żeby sobie te rogi lekko tutaj sfazować, żeby mieć później tutaj pole manewru do ustawiania, żeby nie zrobić na pasywnie, na ciasno, bo później jak będzie tutaj, będzie przykładowo 3 mm, tutaj 10, to nie będziemy mieli możliwości przesunięcia. Tak samo w tą stronę, nie? Czy w tą stronę tutaj, o.
Także też ważne, żeby zwrócić uwagę tymi otworami od hamulca ręcznego do środka, w stronę tutaj, gdzie jest dyferencja. Ten akurat był z ABS-em, obcięty przewód niepotrzebny. Także to jest most typowo tak, jakby to była miniaturka od Kamaza most. Identycznie zbudowany. Prawie że identycznie. Też ten otwór tutaj, też jak płośkę ściągniemy, piasto zostaje. Bardzo mocny, wytrzymały most, otwór do transita. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i macie jakieś pytania, to w komentarzu. Lub można też dzwonić do mnie. Numer tam podany będzie też w komentarzu, w opisie. Jak nie będzie, jak zapomnę wpisać, to proszę napisać o numer telefonu, jakbyście chcieli porozmawiać na ten temat. Także działam dalej, później nagram, jak osiujemy, jak równamy most, bo on będzie wstępnie będzie tutaj zaspawany, to będzie tragedia. Będzie, takie będą odchyły, że... Także teraz jest proces, będzie składania i równania, osiowania mostu. Dzięki i pozdrawiam.